Dzień dobry, dzień dobry, skarbeczki. No tak się przyzwyczailiście do czytań z kart cygańskich, że jak ich nie wrzucam, to zaraz mam info. No i proszę, co wypadła za karta? Oczekiwanie. No to dobrze, kochani. To zobaczymy, co w czasie od 22 do 28 maja, co karty cygańskie chcą Wam powiedzieć. Oczywiście dla Was też będą karty na osłodę. Pamiętajcie, że w zamian za filmik, co robimy? Zostawiamy lubię to. Zostawiamy ślad w komentarzu, żeby kanał się mógł rozwijać. A jeżeli jeszcze do tej pory nie zasubskrybowaliście kanału, no to kochani, szary dzwoneczek, wszystko. I będziecie w tej samej chwili otrzymywać powiadomienie, że jest nowy filmik na kanale. Skarbeczki, jeśli chodzi o czytania miesięczne, proszę sobie zajrzeć do playlist, jeśli chcecie takie czytania tematyczne, czy mnie kocha, czy wróci, co oznacza dana godzina, gdy widzimy, wszystko znajdziecie w playliście, tak? Skarbeczki, jak widzicie, przetasowane ślimaczki dla Was. Tu jest dla Was jedna niespodzianka, a tu jest dla Was druga niespodzianka. I tą chcę. Zdecyduj, ale macie piękne, piękne przesłania. Ślimaczek na dzień dobry. Proszę, opowiedz się za tym, co jest dla Ciebie ważne. Obojętnie, czy innym się to spodoba. No właśnie, kochani. Może ktoś jest przeciwko, może ktoś mówi, jest mi wszystko jedno, a to Ty jesteś za pokojem, za stałością i za tym, co uważasz za słuszne. I bardzo, kochani, dobrze. Pozytywna myśl na tydzień. Zdecyduj. To czas, żeby podjąć decyzję. Tkwienie na rozdrożu wyczerpuje energię. Patrzcie, jak karty rezonują. Będzie dobrze, cokolwiek wybierzesz. Musisz ukierunkować Twoją energię. Bądź zdecydowany, ucz się, rozwijaj się, zdecyduj. Kochani, obie karty przetasowane z dwóch różnych talii. Tydzień bardzo wielkich zmian u Was. Wielkich zmian. No to zobaczmy najpierw, co tam dla Was ogólnie. Jak już chce iść, to niech idzie. Ogólnie, co dla wszystkich moich słuchaczy kanału Karty na Miłość. No i trzeba będzie stanąć przed kimś, opowiedzieć się, po czyjej jestem stronie. Może będzie wezwanie do urzędu, może trzeba będzie z kimś porozmawiać szczerze. Niektóre sytuacje nie będą przyjemne dla Was. Będziecie zaskoczone tym, co się dzieje, otrzymacie jakąś wiadomość urzędową, sądową, ze szkoły, bądź coś takiego. Możecie zobaczyć swojego przyjaciela, przyjaciółkę, męża, przyjaciółki z kimś. Możecie być w szoku, zaszokowani tym. Jeśli to nie Wasza sprawa, jeśli się tak dobrze nie przyjaźnicie, jeszcze nic nie mówcie. Co w domku, w pracy? Nieciekawie. Myślę, że to wszystko, o czym karty nam mówiły, że trzeba powiedzieć prawdę, to dotyczy finansów, dotyczy pracy, dotyczy urzędów, dotyczy pism urzędowych, dotyczy osób, z którymi pracujecie. Niestety część z Was absolutnie w tym tygodniu niech się wystrzega jakiejś przyjaźni w pracy. Uważać na osoby, które chcą zabrać Wasz projekt, Wasz pomysł. Musicie zdecydować, czy Wam z tą osobą po drodze, czy Wam nie po drodze.
Jeśli chodzi o dom, wasza osoba może wam czegoś nie mówić, coś ukrywać, wiecie, no wystarczy, że nie dostała wypłaty i będzie cyganić, tak? W każdym bądź razie mamy kłamstwo, mamy oszustwo, zawiedzione zaufanie, czy to do kogoś z pracy, ze szkoły, no ale słuchajcie, żebyście nie byli sprowokowani do kłótni. Niefajne karty. Czego tak nie widzicie, a co by mogły karty nam dopowiedzieć, nie? Albo to będzie choroba dziecka starszej osoby, albo czekacie na wiadomość, która nie przychodzi. W każdym bądź razie na pewno to dotyczy coś związków. I słuchajcie, moi, związki, które kuleją, muszą siąść i porozmawiać. Związki, które są na odległość i są tylko w formie pisemnej, od czasu do czasu, tego kontaktu nie ma. Musicie sprawdzić, czy ta wasza miłość już nie znalazła sobie kolejnej miłości, tak? Jeżeli chodzi o dzieci, bo w tle czytania mamy dzieci, skarby, no zostały, jakby nie było, miesiąc do końca szkoły i może te dzieci was okłamują, że mają dobre oceny, że wszystko jest dobrze, a tak naprawdę w czymś kuleją. Trzeba siąść, no i pomóc tym dzieciom. Dla części z was widzę też, że będziecie się zamartwiać o swoją rodzinę, o swojego partnera, o mamę, o tatę, coś takiego. Może jakieś niespodzianki teraz, co? No spotkajcie się z przyjaciółką, z koleżanką, z mamą, ze starszą kobietą. To spotkanie doda wam radości. To spotkanie, nie tylko wy macie kłopot, ta osoba też ma kłopot. Słuchajcie, tutaj są jakieś niewyjaśnione sprawy dotyczące młodszej może i kobiety, dziewczyny. Fajnie by było, gdybyście się spotkali. Tak jak powiedziałam, jeżeli to jest mąż waszej przyjaciółki, a wy gdzieś tam widzicie, że oni sobie tam gdzieś spacerują z inną osobą, jeszcze tego nie mówcie. Single, jeżeli będziecie na jakiejś komunii, na jakiejś uroczystości większej, gdzieś tam, jest spora szansa, że spotkacie osobę, z którą fajnie wam się będzie rozmawiać i fajnie by było podtrzymać tą znajomość. Dla niektórych z was przyjdą wiadomości z pracy, o pracy, może dostaniecie awans, może macie propozycję innej pracy. Kochani, idziecie na spotkania o pracę i dostajecie tą pracę. Sprawy sądowe, urzędowe załatwiamy w tym tygodniu. Myślę, że dla wielu z was końcówka maja to będzie pozamykanie pewnych spraw na tip-top. Te najfajniejsze karty zostały. Słuchajcie, jeżeli czekacie, że ktoś do was ma przyjechać, bo macie taką ochotę, to ta osoba będzie się zakrywać pracą, finansami, że nie może. Część z was może jechać na jakąś uroczystość, gdzie odbywa się w kościele, w domu, czyli na przykład rocznica ślubu, komunia, wesele, coś takiego i będziecie się szykować w podróż. Proszę sprawdzić, kochani, dokładnie swoje samochody, i przede wszystkim sprawdźcie, czy macie wystarczającą ilość pieniążków, żeby nie trzeba było pożyczać. Uwaga też na... niektórzy muszą uważać na mężczyzn o jasnych włosach, o włosach blond. Coś mi tutaj... Nie pożyczajcie może pieniędzy. Nie pożyczajcie. Wiecie, jak to jest. Dobry zwyczaj, nie pożyczaj, tak? Tak jak powiedziałam, najfajniejsze karty zostały pod spodem. Nie chciały nam się dzisiaj pokazać. Także, kochani, to nie jest czas, nie jest ten tydzień na szarżowanie pieniędzy, ale możecie sobie już szukać wycieczek, na przykład wakacji, szukać działek, prawda? Ale do was pieniądze to przyjdą, ale dopiero... końcówka maja, czyli po 28 i
ten początek czerwca. Pokazuje się początek czerwca fajniejszy, lepszy. No, kochani, ponieważ mam przygotowane na stole kartę wyrocznie jednorożców, to Wam też dam, aczkolwiek ją przygotowuję do horoskopów na czerwiec, ale czego się nie robi dla Was. Kochani, rozwój, no proszę. No proszę, jak karty z Wami rezonują. Poszukaj mentora lub przewodnika. Zmierzaj do rozwoju małymi krokami. Ucz się od innych. I tym miłym akcentem, kochani, dziękuję Wam bardzo, że wysłuchaliście horoskop. Życzę Wam skarby wszystkiego, wszystkiego najpiękniejszego. Mam nadzieję, że ten tydzień nie będzie taki straszny, że sprawdzi się tylko to, co najlepsze, a to, co gorsze, ominie Was. Uważajcie tylko na osoby, które Was obserwują w pracy. Uważajcie na osoby, które siedzą obok Was przy biurku, bo niestety, ale tutaj widzę, że chętnie, uprzejmie donoszę, czy to mailem, czy to, pamiętacie, było, że z Wami się uśmiechają, a tak naprawdę nie są uczciwi, prowadzą to jakby podwójną grę, czy coś takiego. Może i nawet spotkania towarzyskie bym sobie na ten tydzień, kochani, odstawiła, tak? Buziaki dla Was. Pa, pa.